Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lara Croft, znaczy w kolejnym odcinku z Tomb Raider 4, czekajcie, tylko oczywiście muszę sprawdzić, czy mi się nagrywa. Nagrywa się, więc możemy się zabrać za kolejny poziom o nazwie, który się nazywa Tomb of Set, The Tomb of Set, no i zobaczymy, jak mi pójdzie, tak, to już jest taki pełnoprawilny poziom z gry, gdzie... No już mamy pistolety, będziemy mieli przeciwników, więc zaczynamy naszą prawilną grę. Bo wcześniej to było bardziej przedsmak, a teraz już zaczynamy prawdziwego Tomb Raidera. Znaczy, no prawdziwego, no. To jest pojęcie względne, ale no. Czekajcie, i tu jest shotgun właśnie. Shotgun, którego bardzo pragnę. Okej. Okay. Tutaj warto się porozglądać, bo tutaj są fajne rzeczy. O, jak na przykład ta apteczka. Czy... Nie, to nie apteczka, to jest broń. Czekajcie, ja sobie zapiszę. Save the game. Okej. Okay. Mam nadzieję, że znowu będzie mi się wszystko ładnie nagrywać. Wiem, niby ten, ale jednak mi... O! Nowy przeciwnicy, skorpioniki. Wiecie, niby już się ten, już mi dwa odcinki się ładnie nagrały, ale jednak ciągle się boję, że coś mi się nie nagra, coś nie pyknie i się trochę denerwuję, ale mam nadzieję, że tym razem się... Wow! Ej, wychodź stąd, Lara! Tutaj są, pewnie będą brzydkie te. O! Mamy pokazaną drogę, gdzie mamy mniej więcej iść. Znaczy, no powiedzmy. Jest pokazana Lara. I mamy shotguna. Czekajcie, zaraz wam go pokażę. Wow! Mamy shotguna i w tej części shotgun, tego wcześniej nie było, ma dwie rodzaje amunicji. Normalna amunicja i z szerokim, że tak powiem, zasięgiem amunicja. Ale na razie nie mamy do tego szerokiego zasięgu, więc weźmiemy z drugim. O, jednym ciosem. Ten nasz przewodnik bije tego skorponika tą swoją pałką, czy tam pochodnią. A, i w tym poziomie mamy ogólnie 5 sekretów. Na razie mamy 8, tak, Tomb of Set. 8 sekretów, a w tym poziomie jest ich 5. No więc dość dużo. Chyba to jest, no, do bardzo dużo. Chyba najwięcej właśnie, najwięcej w którymś poziomie było 7, chyba w The Garden of Summerhead. Ale to ten poziom będzie troszeczkę później. Ale ogólnie ja widzę, że później, głównie w tych początkowych poziomach jest dużo sekretów, a później ich jest coraz mniej. Później już w końcowych poziomach to w każdym jest tylko po jeden sekret. Więc przynajmniej dobrze, bo w Tomb Raider 3 w każdym poziomie jest po 3 sekrety. Tak, chyba że coś pokopałem. I w niektórych jest chyba nawet 4, nie pamiętam już. W każdym razie ten. Tutaj jest dość mało tych sekretów w każdym poziomie. Właśnie w tych początkowych jest ich najwięcej i później tam w jednym z środkowych poziomów jest jeszcze 7 sekretów, ale to spokojnie damy radę. O, tutaj dochodzimy do takiego ciekawego miejsca. Tutaj dalej jest, tam po drugiej stronie jest część artefaktów, które potrzebujemy do otwarcia później pewnych drzwi. No ale nie mamy. Nie mamy na razie, znaczy... Na razie nie możemy, bo tutaj jest ten piasek nieprzesypany. O, tu mamy drugi sekret. Czekajcie. Oczywiście, czekajcie, przepraszam, sprawdzę, czy mi się nagrywa. Wiem, ja mam na tym poziomie manię, ale ja się boję naprawdę. O, nagrywa się. Wow, to coś nowego. O, słyszę skorpiony, ale te jeszcze nie zatruwają, bo jest odmiana takie czarne skorpiony, które zatruwają i to chyba nie jest przyjemne. No i musimy się dostać właśnie tam po drugą stronę, a do tego celu musimy iść stamtąd, skąd przyszliśmy, czyli z powrotem. Bo ja tutaj się poszedłem teraz po sekret, bo gdybyśmy najpierw przesypali ten piasek, to byśmy nie dotarli do tego sekretu. Więc trzeba było najpierw wziąć ten sekret. Skorpioniki. Dobra, i łapkę do dziurki. Tutaj? O właśnie, to jest nowa metoda, że tak powiem... Że tak powiem, nowego brania artefaktów, czy w ogóle różnych rzeczy. Takie wkładanie łapek do dziurek, tak to się nazywa przez wielu. No, wcześniej tego nie było. Teraz to jest nowość. Okej, więc teraz możemy iść znowu z powrotem. Okej.
Ten poziom też nie jest długi, on jest no dość krótki, z tego co pamiętam. Bo jest... No nie, nie, długi, nie, długi na zdecydowanie nie jest. Jest taki przeciętny. Tak myślę, że z 12 nie, ale tak z 15 minut maksymalnie, może tak do 20 nam zajmie. Okej. Okay. Idziemy za naszym przewodnikiem i tutaj od razu czekajcie, czy mi się zgadza liczba sekretów? Bo już, nie wiem, 10, okej. Okay. A w tym poziomie, w poprzednim wam zapomniałem powiedzieć, bo nie powiedziałem, a to jest, było dość ważne, że w tym poprzednim poziomie, to wiecie, tam Race, Spot i Iris, w tym poziomie tam nie było sekretów. Więc nie trzeba, o ja, tak, tutaj będzie skakanie przez linę i trzeba się dostać do tego miejsca. To nie, co wbrew pozorom nie jest dla mnie takie łatwe, bo się tutaj bardzo dużo męczyłem. Wiem, lamer ze mnie, ale... O! Wow, udało mi się za pierwszym razem, to trzeba zapisać. O, i tutaj nam się zalicza sekret, ale ja pójdę tam do tego prawidłowego miejsca, bo tutaj jest bardzo przyjemna nagroda. W tym sekrecie. O, tutaj jest taka machina. Czekajcie, ja tutaj się uchylę, bo ta machina rani. Tylko ja nie wiem, kiedy... O! Właśnie przeleciała. My musimy iść tu. Chyba właśnie przeleciała. Chyba dobrze. Bo ogólnie... Wow! Właśnie. Trzeba unikać. O tak, nie o to mi chodziło. ogólnie... Nie, też nie o to mi chodziło. Nie, też nie o to. przepraszam. Lara mnie nie chce słuchać. Okej. Okay. Ja tu zapiszę, bo coś mi się wydaje. O. No, gdzie ty idziesz, Lara? Czekajcie, czy ja się... Okej, okay. Tak wiem, ja zapisuję ogólnie namiętnie w tej grze. O! Nie! Wredny szakal. Gin! Gin! Zgin! Ej! Wow! Ile was tu naćpało, głupie szakale? Okej. Okay. Okej. Okay. I ogólnie mamy iść tu. I co mamy? Mamy Uzi! Jej! Uzi nam tutaj dało bardzo miły sekret. No i możemy sobie zejść tu. Dotarliśmy do miejsca z tym artefaktem. Czy... No i trzeba tutaj się wrócić kawałek. I musimy iść teraz tu. Musimy iść po tą drugą część do tego artefaktu. Okej. Okay. To jest taka pułapka dość łatwa. No tylko uruchamia się raz. Więc nie ma takiej obawy. Później będą 40 razy gorsze pułapki. Więc nie martwcie się. Okej. I co? No! Wow! No. Weź ten artefakt. Kobieto. O właśnie, tutaj jest taka nowa umiejętność. Ten. Że tak powiem, złączania ze sobą przedmiotów, co w poprzednich częściach też tego nie było. Wow! Znowu naćpa... Tutaj jest dużo tych szakali. W ogóle to jest poziom, gdzie jest dość dużo przeciwników. O, nasz przewodnik sobie sam poradził z tym. Z tymi szakalami. Znaczy z tym jednym przynajmniej. O, dochodzimy do ciekawego miejsca. Do... No dość dużej sali,
Ale tylko w zasadzie głównie nas jedno miejsce interesuje tutaj. Tutaj się znajdują dwa sekrety, do których pójdziemy później. Najpierw pójdę sobie tu, bo tu właśnie jest amunicja, a po drugiej stronie też jest coś ciekawego. Po drugiej stronie jest właśnie przejście do miejsca, gdzie powinniśmy przejść. Okej, okay. Apteczka. I musimy iść tu najpierw. W sumie tam na dół teraz się nie opłaca, najlepiej najpierw tutaj iść. Okej. Okay. I tu musimy co zrobić? On tam nam zrobił przejście. Tak, musimy tutaj iść w tą dziurę, bo tam po drugiej stronie też jest dziura, ale tam jest dla przewodnika, bo tam mu się zamknęła bramka. Czekajcie, wam pokażę zaraz. No właśnie, on tu idzie, ale tutaj jest brama zamknięta. Czekajcie, no tak, akurat widzicie. O, tu właśnie, tutaj jest brama zamknięta, a on musi podpalić ten olej, czy cokolwiek to jest, no żeby doprowadzić nas do zagadki. Więc i tak musimy tu iść. I tak, i co? I musimy iść tu, aha, tu, okej. O, tak. Dziękuję, Lara. Nie musiałaś wpadać do tej wody. To, że możesz, to nie znaczy, że musisz. Okej. I tu jest. Nie, nie tu. Tu, o, właśnie. Tutaj musimy pociągnąć za to. I on teraz nam ładnie podpali tą wodę. Znaczy wodę, tak. Olej, czy cokolwiek tu jest. Okej. O, i teraz nam się uruchomiła pewna zagadka. A mianowicie musimy skakać po tych takich świecących platformach, żeby dostać się do klepsydry. Tak, to na pewno się uda. O, dobra. Teraz na drugą. O. No! Dobra, to nie pykło. Od nowa. Musimy. Czekajcie, muszę wczytać. Okej. No. Okej, pierwszy się uruchamia. Czekajcie, bo tutaj trzeba dość uważać. O! Trzeci. Czwarty. I teraz tylko do piątego doskoczę. O! Miodzio. Miód malina. Po prostu. Okej. No i dotarliśmy na dół tutaj. Tu, gdzie w sumie powinniśmy być i gdzie chciałem być. Bo możemy iść tutaj sobie po sekret. Który się znajduje gdzieś tu. Tylko czekajcie, gdzie to było? My musieliśmy iść po ten sekret. Nie. Tu, znaczy tutaj, o właśnie tak, o, dobrze trafiłem. A zawsze boję się, że moja orientacja jest żałosna. Ale nie, nie jest tak źle. A tam w te komnaty będziemy musieli iść, bo tam jest jeszcze parę rzeczy do zdobycia. A najpierw tutaj. Dość długa drabinka, ale tutaj mamy dwa sekrety. Znaczy u góry jest jeden i tam też u góry jest dźwignia do tego sekretu, tam gdzie była ta bramka na dole, to tam... Musimy też iść. Czekajcie, gdzie ja mam w ogóle iść? Ja tu nie widzę przez tą ciemność. Chyba tu. Ej, co jest? A tak, dobrze. I to nam się uruchomi dźwignię. Znaczy tutaj uruchomimy dźwignię do tego sekretu. O tak. A tutaj musimy wykonać skok. Który się nie udał. Jezu, jaki jestem lamer, bo... Boże, to trzeba być lamerem. To jest taki bardziej, o, skok, który teraz się udał. Ale
Czekajcie, ja tu zapiszę. Bo ja nie wierzę w swoje umiejętności w tej grze. O właśnie. Dlatego nie wierzę. No! Ej! To było tak blisko. Lara, nie failure, bardzo cię proszę. Tylko wykonuj to, co cię ja proszę. Okej. Okay. Mamy kolejny sekret. Ile już tych sekrecików? 12. A powinniśmy mieć 13. No i ostatni będzie tu. Okej. Okay. Czekajcie, ja tutaj zapiszę. Bo teraz musimy się wrócić. Okej, okay, powrót jest... Nie. Tak, czy ja coś mówiłem? Chciałbym powiedzieć, że powrót będzie mniej trudny. Boże. Wow! Ale się udało. To dosłownie zaledwie. Czekajcie, i teraz... O, i tu mamy kolejny sekret. Ostatni. Ostatni sekret. Ile mamy tych sekrecików? 13. No i miodzio. Wszystkie sekrety. I możemy iść już pod... Teraz to już jest praktycznie koniec levelu. No, za chwilę będzie koniec levelu. Musimy iść w tą komnatę. Bo tu będzie fajne rzeczy. Przewodnik idzie? Właśnie nie wiem. Tutaj... O, idzie, bo widzę światełko. Oj, co się stało? Ej, on uciekł, czego się przestraszył? Tylko nie wiem czego. O, i tu jest ładne wskazanie, gdzie mamy przejście do dalszego poziomu. Okej, okay, nasz przewodnik narobił w majty. Nie wiem, co on tutaj zobaczył, bo ja tutaj nic nie widzę, ale spoko. Coś chyba mu się obzdurało. O, amunicja tak na środku leży. Okej. Okay. I tutaj jest taki ładny posążek, gdzie mamy złożyć ofiarę temu bożkowi. Czekajcie, ja tutaj wolę zapisać. O, i nam się ładnie nasypuje. Piasek. No ten poziom nie, on nie jest długi. Jeszcze bez tych faili, które popełniłem. O, tutaj mamy przejście do dalszego poziomu. Okej. To możemy śmiało iść. No i teraz tam, gdzie widzieliście, to tam już jest koniec levelu, więc praktycznie za minutę będziemy około kończyć ten level. No nie, on nie jest długi. Znaczy, w porównaniu do innych poziomów z TR4 to jest długi, ale tak ogólnie to nie, nie, to on nie jest tak, aż taki długi. Do Tomb Raider 3 porównując to w ogóle bardzo krótki poziom. W Tomb Raider 3 ta długość poziomu w niektórych nie przeraża. Okej. Okay. Gdzie tu mamy to przejście? Dalej. No, gdzieś to mamy tą wnękę. O, tu. No spoko. Jeszcze zrobię jednego shota safe'a. Okej. Okay. I tutaj zapiszę. Bo tutaj jest koniec levelu. Zaraz. O, tam jest zjazd na dół, gdzie jest koniec levelu. I ile mamy tych sekretów? Statystyk 13. Ale ja tutaj jeszcze. O tak, bo tutaj się nam. Tutaj nam się zacznie nowy poziom. O, właśnie tak. Bo tam jest sekret. Ja tutaj zrobię save'a. Bo tutaj jest sekret, który bym chciał zdobyć.
O właśnie. Ponieważ ja miałem kiedyś z nim problem do zdobycia, to już jest sekret z poziomu Burial Chambers, znaczy z nowego poziomu, który jest przed nami, ale ja wolę go teraz zebrać, bo później bym w następnym odcinku mógł się zagapić, a teraz jak już pamiętam zawczasu, to wolę go wziąć. Tak. I lądujemy, no tak, jeszcze nie lądujemy, to teraz lądujemy w nowym miejscu, w poziomie, który nazywa się Burial Chambers i który jest długością podobny mniej więcej do Tomb of Set, więc też tutaj tak trochę zabawimy, jest bardzo ciekawy, mi się bardzo podoba, ponieważ jest taki bardzo klimatyczny, ale to już zobaczycie następnym razem. Mamy 14 sekretów i tyle powinniśmy mieć po wylądowaniu w tym miejscu. No i co? I tym poziomem będziemy się zajmować następnym razem. Mam nadzieję, że ten odcinek z Tomb Raider 4 Wam się spodobał, że miło Wam się go oglądało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Let's Play Tomb Raider 4 i innych filmów. Do zobaczenia, pa pa!